dobry, Paweł Słodownik. Witam na konferencji prasowej organizowanej przez Federację DSF Kickboxing Challenge. Witamy z restauracji na Skrajnej w Ząbkach wszystkich przedstawicieli mediów oraz naszych fanów, którzy oglądają transmisję na oficjalnym profilu Federacji DSF Kickboxing Challenge. Szanowni Państwo, mamy środek lata, ale my bardzo stęskniliśmy się za Państwem. Kickboxing, najlepszy ten w Polsce, nie odpoczywa i stąd dzisiejsze spotkanie. 7 sierpnia to data nieprzypadkowa. Wybraliśmy ją specjalnie, bo siódemka to jest cyfra, która od zawsze jest kojarzona ze szczęściem. A dziś, szanowni Państwo, same dobre informacje. A posłańcami tych dobrych wiadomości będą główni bohaterowie. Pan prezes Polskiego Związku Kickboxingu Piotr Siegoczyński, prezes Ladies Fight Nights, jedynej żeńskiej federacji w Europie, Łukasz Chmal, oraz prezes Federacji DSF Kickboxing Challenge, pan Sławomir Duba. I właśnie prezesa DSF Kickboxing Challenge poproszę o, jako pierwszego, o zabranie głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak Paweł tutaj wspomniał, spotkaliśmy tutaj nieprzypadkowo w Ząbkach, gdyż początek DSF-u był w Ząbkach 1 lat 2014 roku we wrześniu. A teraz mamy dla Państwa miłą wiadomość do zakomunikowania. Doszliśmy do porozumienia z Federacją Ladies Fight Night i ona staje się od dzisiaj częścią DSF Kickboxing Challenge. Także myślę, że przyspieszy to rozwój i naszej federacji Ladies Fight Night i da nam nowego powera jak gdyby do szerszej pracy, do osiągnięcia wyższych celów jeszcze w rozwoju polskiego K1. Także mogę zdradzić galę, która będzie 15 grudnia właśnie tutaj w Ząbkach. Będzie to 10. gala Ladies Fight Night. Tam, gdzie zaczął się polski kickboxing, polski K1, DSF Kickboxing Challenge, tam też będzie jak gdyby rocznicowa gala Ladies Fight Night. Bardzo się cieszę tutaj, że do tego porozumienia doszło, gdyż negocjacje były bardzo trudne, bardzo ciężkie, zdradzę Państwu, ale w końcu liczy się ostateczny efekt tego porozumienia i to, że będziemy wspólnie mogli rozwijać jedną i drugą federację. Ze swojej strony na tą chwilę dziękuję. Ja z mojej strony od razu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim naszym zawodniczkom, trenerom, menadżerom za świetne 2,5 roku współpracy. Tak jak pan Sławomir powiedział, no, przyszła nowa era, my zaczęliśmy tą przygodę z żeńskimi sportami walki, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć, wychowaliśmy małe dziecko, teraz pora na to, żeby to dziecko już wyrosło i dojrzewało tak, aby dało nam więcej satysfakcji. Wydaje nam się, że na dzień dzisiejszy na naszym rynku jedyną możliwością do tego, żeby ta organizacja miała świetną przyszłość, jest DSF Kickboxing Challenge, dlatego doszliśmy do porozumienia. Trudne negocjacje, trudne rozmowy, aczkolwiek tak jak rozmawialiśmy, no, nam zależało na tym, żeby organizacja poszła wysokosportowo. Nie stawialiśmy na żadne freak fighty, nie zależało nam na pieniążkach, zależało nam na tym, żeby ta organizacja przyniosła dużo sukcesów i dużo emocji nie tylko kibicom, ale przede wszystkim satysfakcji zawodniczkom. Dlatego też po trudnych rozmowach dobiliśmy targu, będzie to trochę milionów monet, będzie to dużo gal, a przede wszystkim dużo większe możliwości dla tej organizacji. My mamy nadzieję, że zarówno zawodniczki, jak i kibice będą zadowoleni z tej zmiany i wierzymy, że Ladies Fight Night będzie rosło w siłę tak samo, jak zrobiło to przez ostatnie 7 lat DSF Kickboxing Challenge. Dziękujemy wszystkim. Żeby zachować porządek, to ja tylko dodam, że ta część otwarta dla Państwa będzie za jakiś czas, a my jakby dalej będziemy rozmawiać o tym, co przygotowaliśmy dla Państwa jeszcze w tym roku. A pierwsza gala, Panie Prezesie, już niedługo, bo tuż po wakacjach. Tak, już po wakacjach, ale ja chciałbym prosić Piotra Siegoczyńskiego, prezesa, by wypowiedział się na ten temat, jak gdyby rozwoju K1 wśród kobiet. Ma tutaj duże doświadczenie. Pan prezes sam był też mistrzem świata, także może kilka słów byśmy poprosili Piotra o jak gdyby podsumowanie naszego porozumienia.
Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich. No, chciałem powiedzieć, że Polski Związek Kickboxingu, Zarząd Polskiego Związku Kickboxingu i myślę, że cały polski kickboxing jest bardzo pozytywnie nastawiony do tego porozumienia. Dowiedziałem się o tym niedawno. Cieszę się bardzo, że tak się stało. Projekt Ladies Fight Night był ciekawym projektem. Na pewno był projektem oryginalnym, ale pokazało to siłę kobiecych sportów walki, no i też kobiecego kickboxingu. W naszym związku w tej chwili jest bardzo dużo kobiet uprawiających kickboxing. To są naprawdę tysiące dziewczyn, które trenują w całej Polsce. Jak grzyby po deszczu powstają sekcje w różnych miastach, które są dedykowane tylko i wyłącznie kobietom. Jest kilka bardzo mocnych takich sekcji. My staramy się w tej chwili mocno wspierać też zawodniczki. Wiele naszych zawodniczek osiąga sukcesy na arenach międzynarodowych. Mamy mistrzynię świata, zdobywczynię pucharów świata. Są to dziewczyny, które są znane już w całej Europie, czy niemalże całym świecie. Także cieszymy się bardzo, że niejako ten projekt został wchłonięty przez DSF Kickboxing Challenge, bo to gwarantuje w tej chwili najlepszy chyba rozwój kobiecego K1 w Polsce i jakby no, ten projekt jest wzięty w opiekę no, najlepszej federacji zawodowej, jaką mamy i myślę, że to będzie pełny sukces. Dziękuję. Dziękujemy. A te słowa na pewno mają mocną wartość, no bo prezes, zanim został prezesem, był trenerem, wychował mistrzynię świata Dorotę Godzinę, mistrzynię świata, więc wie co mówi. Ja wspomnę właśnie tutaj, powrócę do tematu najbliższej gali, bo właśnie wywołałem ten temat po to, żeby Państwu zakomunikował za chwilę Pan Prezes DSF-u i Pan Piotr o zacieśleniu współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Kickboxingu a Federacją DSF Kickboxing Challenge. Stąd właśnie powracam, Panie Prezesie, do najbliższej naszej gali, która odbędzie się kiedy? 29 września w Częstochowie, proszę Państwa. Zmieniliśmy termin, przesunęliśmy Gliwice na przyszły rok, które się odbędą w przyszłym roku, natomiast teraz skupiamy się na Częstochowie. Gala jest ściśle współpracy z Polskim Związkiem Kickboxingu. Ta, podobnie druga gala też, która będzie w Piasecznie 7 października, też jest we współpracy z Polskim Związkiem Kickboxingu. Dlatego, że zacieśniamy naszą współpracę jeszcze bardziej dotychczas. Uważamy, że jest to jedyne sensowne rozwiązanie, aby ci młodzi zawodnicy mogli już w wieku 20 lat na przykład brać udział w pojedynkach zawodowych, nie tylko amatorskich, ale też zawodowych. Dla nas to jest kopalnia tych zawodników Polski Związek Kickboxingu, a dla tych zawodników my jesteśmy federacją, która zapewnia starty na wysokim poziomie, zgodnymi przeciwnikami, no i chyba w jednej z najlepszych opraw w tym kraju, jakie może zrobić można przy polskim K1. Panie Piotrze, co to oznacza dla Polskiego Związku Kickboxingu? No ja tak troszeczkę wrócę do historii. No my od samego początku wspieraliśmy się wzajemnie. Bardzo się cieszę, że federacja zawodowa, bo nie zawsze tak jest, że jakieś federacje zawodowe współpracują ze związkami amatorskimi, a nasza współpraca się od początku bardzo dobrze układała. Zacieśniamy tą współpracę, a to po prostu wyniknęło z życia, tak? Po prostu ta współpraca idzie dobrze, wszystko się dobrze układa. Mamy szereg następnych planów, także ta współpraca będzie zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i na poziomie szkolenia. Już planujemy wspólne obozy, które kadra K1 będzie mogła trenować wspólnie z zawodnikami, którzy startują zawodowo. Przecież nie wszyscy zawodnicy, którzy startują zawodowo, jeszcze startują amatorsko. W kickboxingu jest akurat dobrze taka sytuacja, że można to łączyć. Także wydaje mi się, że przyszedł taki moment, żebyśmy jeszcze mocniej zwarli szeregi i jakby nawzajem ten cały polski kickboxing spieli w jedną taką formułę, tak żebyśmy, bo czasami jest tak, że jak się mocniej nie współpracuje, to jednak troszeczkę tej energii gdzieś tam ucieka. I bardzo się cieszę, że pan Sławek wyszedł z taką inicjatywą, żebyśmy troszeczkę teraz mocniej jeszcze współpracowali, bo tak mówię, i poziom organizacyjny i szkoleniowy się wzmocni. My jesteśmy, chcemy być i jesteśmy zapleczem szkoleniowym do tego, żeby zawodnicy osiągali dużo na arenach międzynarodowych, amatorsko, ale też, żeby potem wiadomo, życie jest życiem i część z tych osób nam czasami uciekała, bo po prostu musiała z czegoś żyć i to, że powstała tak silna federacja i która też w ten sposób promuje zawodników, bo to też trzeba powiedzieć, że to jest bardzo ważne, że ludzie otrzymują bardzo dużą promocję swojej pracy, tak, swoich treningów, swoich walk,
Także to jest bardzo pożyteczne. Szanowni Państwo, także wiemy już, że gala 29 września w Częstochowie to najbliższa 17. gala DSF Kickboxing Challenge w połowie grudnia 15, tak? Tak jest, 15 grudnia. 15 grudnia pierwsza wspólna gala DSF Kickboxing Challenge Ladies Fight Night. Ale żeby tak się stało, panowie, no to trzeba podpisać dokumenty, które mamy przygotowane i długopisy czekają, także pióra w ruch i podpisujemy, żeby słowo stało się... Przyjemność. Dokładnie. Historyczna chwila, kolejny etap w rozwoju polskiego kickboxingu, panie Łukaszu. Tak historycznie jeszcze przekazuję czapkę prezesa. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję i przede wszystkim mam nadzieję, że tak jak rozmawialiśmy, ustaliliśmy, bardzo dziękuję za to, że Ladies Fight Night będzie miało możliwość rozwoju i wierzę, że jesteście jedyną organizacją, która stawia na sport, a nie na freak fighty i różne takie cudawianki. Nie, no u nas freaków nie będzie. Nie było, nie będzie i nigdy nie zaistnieją. Że będzie jakiś freak, to chyba, że ja go sam zrobię ze sobą. Nie ma takiej możliwości. Dobrze, to teraz chwila dla fotoreporterów. Jeszcze panowie, proszę, powstanie. Obowiązkowo uściśnięcie ręki, wymiana dokumentów. Sierpnia 2018 roku Federacja Ladies Fight Night łączy siły z Federacją DSF Kickboxing Challenge. Nowy prezes Federacji DSF Kickboxing Challenge, Sławomir Duba, został również, znaczy nowy prezes Federacji Ladies Fight Night. Także poszerzamy horyzonty, będziemy oczywiście korzystać, panie Łukaszu, z waszego doświadczenia. Nie zapominamy o was oczywiście. Służymy pomocą. I bardzo się cieszę, dlatego że jak powiedziałem, zawsze tego nie wstydzę się powiedzieć, kocham piękne kobiety, piękne samochody, a to wszystko w Ladies Fight Night. A tak jak już mówił wcześniej w wielu wywiadach prezes Łukasz, mimo wszystko różowy to bardzo męski kolor. Ale oczywiście, jak najbardziej. Więc samo logo, to, które jest różowe, od razu mi się utkwiło gdzieś tam od początku powstania Federacji Ladies Fight Night w głowie. I tak kiedyś może sobie po cichu myślałem, że może gdzieś tam na galę zaproszą i zaprosili kiedyś mnie, byłem na gali. I stąd też zainteresowanie coraz większe, bo bardzo fajny produkt. Ja nie dopytuję, oczywiście Państwo jesteście od tego, żeby za chwilę zadać pytanie, ale pytania do wszystkich panów, ale jeszcze tak jak jesteśmy tutaj posłańcami tych dobrych wiadomości, to nie są wszystkie dobre informacje, panie prezesie, bo ten kalendarz do końca 2018 roku jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o kickboxing, jeżeli chodzi o Federację DSF Kickboxing Challenge. Co jeszcze mamy przyszykowane? Może zacznę od tego, że potem taka największa gala w tym roku, która będzie, to będzie Szczecin 20 października. Mamy potwierdzoną datę, mamy potwierdzoną halę już. Tam na tej gali zawalczą nasi Netto najwięksi. Arena. Netto Arena, tak. Zawalczą nasi najwięksi, najwybitniejsi sportowcy, którzy w naszej federacji są. Zdradzamy, nie zdradzamy jeszcze wszystkich. Nie, może dzisiaj trzeba powiemy o tym. Będzie studio w Częstochowie, panie prezesie. Okej, język mnie zawsze świeżbi. Tak, ale to będzie duże wydarzenie, bardzo duże. Poza tym jeszcze będą dwa mniejsze, o których nie chcę na tą chwilę mówić. Natomiast najprawdopodobniej w Szczecinie rozpoczniemy galę już turniejem wagi ciężkiej, który jest przygotowany na kilka gal w rozłożeniu. Wystartuje 8 najlepszych zawodników z Polski i zawodników zagranicznych. I będzie to wydarzenie, jakiego nie było jeszcze. Będzie bardzo wysoka nagroda do wygrania w tym turnieju. Turniej zamknie się w 3 albo w 4 galach, gdzie było niemy zwycięzcę.
No ale jeszcze trzeba wspomnieć, że zanim ta Częstochowa, to trochę takie towarzyszące wydarzenie, bo wszyscy Państwo już doskonale wiecie, że w DSF-ie my kochamy motocykle i 1 września będziemy bardzo blisko tych dwukołowych maszyn. Tak, 1 września właśnie w Liberatorze tutaj w Warszawie będzie święto Harley'a, więc zjeżdżają się ludzie z całej Polski i tam DSF-ki Boxing Challenge będzie też jak gdyby promował swoją organizację, gdzie będą 3 walki i w tym układzie też, kiedy jesteśmy z Ladies Fight Night, także będzie 1 walka kobiet dodatkowo. I tutaj należy jeszcze wspomnieć o no, przykrej informacji, ale tak jak to już jest tradycją, my pomagamy w DSF-ie zwierzętom, ludziom, komu trzeba, to po prostu nie jesteśmy obcy na jakiś zły los i złe informacje i właśnie od najbliższego eventu, czyli od tej mini gali 1 września w Liberatorze już zaczynamy pomoc, którą będziemy kontynuować do momentu, aż zostanie uzbierana odpowiednia kwota. Panie Prezesie, kilka słów na ten temat. Tak, bardzo smutna wiadomość, proszę Państwa. W sobotę tą, która była, miał miejsce wypadek naszej przyjaciółki federacji, żony mego przyjaciela. Nie, Paweł, powiedz, bo ja nie mogę. Przepraszam bardzo. Tak, w sobotę, tak jak prezes wspomniał, narzeczona naszego przyjaciela miała wypadek motocyklowy, jechała skuterem 400 metrów od domu, potrąciła ją ciężarówka, ma bardzo ciężko pogruchotaną nogę, amputowaną tak naprawdę na razie w połowie. Nie wiadomo, czy uda uratować się kolano. My już zaczynamy pomagać, będziemy zbierać pieniądze na protezę i na rehabilitację. I tak będziemy kontynuować to na każdej naszej imprezie, na każdej naszej gali. Będziemy przekazywać różne przedmioty na licytację. Będą na pewno puszki, będzie można wpłacać pieniądze na konto, no bo DSF to jest jedna wielka rodzina i musimy sobie pomagać nie tylko w tych dobrych, ale też w takich smutnych chwilach. To tak chyba tyle, jeżeli chodzi. No tak, tyle. Dodaj jeszcze, że Karolina zostawiła w domu 2-miesięczne dziecko. No właśnie, 2-miesięczne dziecko, więc ma dla kogo żyć, ma dla kogo wracać do zdrowia. Także życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. Kibicujemy, trzymamy mocno kciuki i na pewno będziemy o tym wspominać, kiedy tylko będziemy mogli. Panie Piotrze, gala, tak szybko zmieniamy temat, gala we wrześniu w Częstochowie i chwilę później, na początku października, gala w Piasecznie, bardzo bliska Pana sercu. No tak, my gale w Piasecznie robimy już od wielu, wielu lat. Oczywiście one nie miały aż tak wspaniałej oprawy, zanim nie zaczęliśmy współpracę z DSF-ki Boxing Challenge. Tym niemniej teraz te obie gale będą praktycznie współorganizowane przez nas. No my ze swej strony, wiadomo, dajemy przede wszystkim zaplecze sportowe, szkoleniowe, ale też włączamy się w pewnym sensie organizacyjnie, tak żeby zawrzeć szeregi, żeby no, gale miały jeszcze większy odbiór, żeby były no, jeszcze lepiej przygotowane. Także my pełną parą, na ile będziemy mogli, na tyle będziemy tutaj to wspomagali. Mamy przedstawiciela członka zarządu, który jest z Częstochowy, który nam pomagał w przygotowaniu i w rozmowach z miastem i z salą. Także no my ze swojej strony na ile możemy, na tyle też się włączamy organizacyjnie, aby promować dalej polski kickboxing. Ja dziękuję ze swojej strony. Teraz część otwarta dla Państwa. Zapraszam do zadawania pytań. Mikrofon jest? Mamy mikrofon. Dzień dobry, Paweł Sawicki, Sportywalki.org. Pierwsze pytanie, bo to nie było uściślone podczas samej konferencji. Czy ta gala grudniowa będzie ostatnią galą spod szyldu Ladies Fight Night? Pytanie do prezesa Sławomira Duby. Przepraszam, powtórzę powtórzenie pytania, bo akurat Paweł coś szeptał do ucha tutaj na temat mojej czapki, tak? Nie podoba mu się, ale potem mu to wyjaśnię po konferencji.
to jeszcze raz, czy to będzie ostatnia gala Ladies Fight Night i później nastąpi wygaszenie samego brandu? O nie, nie, absolutnie. Nie po to doszło do porozumienia i nie po to połączyliśmy siły z tą organizacją, żeby ją zamykać. Ta organizacja będzie się rozwijała tak samo w takim tempie jak DSF-ki Boxing Challenge. I nie to, że wchłoniemy całkiem. Nie, ona ma swój brand, ma swoich fanów, ma swoich wielbicieli, ma swoje zawodniczki i będzie pełna kontynuacja. Może nie do końca w takiej samej formie jak była, mam tu na myśli MMA, które istniało i K1, tak, ale na pewno będzie. Czy będą to dalej gale MMA? Właśnie a propos tego, jak już pan zaczął? Właśnie nie będzie u nas hybryd. W naszych galach będą albo K1, a jeżeli będzie MMA, bo takie też rozważam, także zostawię, bo jest dużo fajnych zawodniczek i myślę, że będziemy kontować, ale będzie to wtedy gala MMA tylko. Ladies Fight Night MMA. Prosimy o przedstawianie. Także... Tomasz Majewski, Fight Sport. Ja mam pytanie, panie Sławku, generalnie co kupujecie, jeśli chodzi o Ladies Fight Night? No bo z tego, co wiem, to zawodniczki tam nie miały kontraktów ekskluzywnych, więc pytanie jest, czy powiedzmy bezpośrednio przeniesiecie cały model Ladies Fight Night włącznie z zawodniczkami, czy będziecie zawierać jakieś nowe kontrakty? Jak to będzie w ogóle wyglądało? Tam, panie Tomku, wszystkie dziewczyny były ekskluzywne, tam nie było nawet jednej nieekskluzywnej. Kontrakty różne są, i to w zależności od poziomu, natomiast kupujemy cały branding, wszystko to, co było, także jak gdyby następuje pełna kontynuacja, nic się nie zmienia. Przejmujemy te kontrakty, które były, one nie były na wieloletnie, w innej formie były niesunane, natomiast my będziemy podpisywali część stałych kontraktów, część będzie ruchomych, tak jak tutaj miał to Łukasz, natomiast praktycznie się nic nie zmienia. Mam pytanie, czy po prostu zawodniczki, gdzieś tam rozmawialiście już z zawodniczkami, czy zaakceptowały to, jak to będzie wyglądało od strony na przykład kontraktowej, tak? Bo organizacja płaciła dość wysokie apanaże z tego, co powiedzmy docierało z rynku. Czy to będzie utrzymane, czy będziecie te kontrakty na nowo negocjować? Jak to będzie w ogóle, jak przewidujecie w ogóle? Kontrakt, który był, który trwa, będzie utrzymany w tych samych zasadach. Nowe kontrakty będą ustalane, będzie to indywidualnie dogadywane. Nie planujemy też zmniejszać wynagrodzeń zawodniczkom, które miały. Chcemy zostawić ten sam poziom, który był. Tak to było zresztą też z Łukaszem dogadane, żeby te warunki, które one miały, też zostały zachowane przez nas. Czy te gale Ladies Fight Night będą w Kanał Plus, czy jak to będzie wyglądało w ogóle, jeśli chodzi o stronę od strony telewizyjnej? Tak, chcemy wprowadzić Ladies Fight Night, żeby na kanale telewizyjnym. Czy to będzie Kanał Plus, czy to będzie na telewizji, na pewno będzie to telewizja. Dziękuję. Proszę, kolejne pytania. Pytanie do Sławomira Duby o galę w Gliwicach Niedoszłą, która się nie odbędzie we wrześniu, czy ona się odbędzie w innym terminie? Tak, ona odbędzie się w przyszłym roku. Będzie to pierwsza połowa lub druga połowa przyszłego roku. Dokładny termin jest w trakcie w tej chwili ustalania. Taki, który będzie dogodny dla nas, taki, który też nie będzie kolidował z innymi organizacjami, które tam mają swoje gale zaplanowane już na ten rok i na przyszły rok. Musimy sobie doplanować to, żeby to miało też sensowność pewną. Nie może być gali, uważam, i tak samo władze hali uważają, że może być gali tydzień po tygodniu, bo to nie ma sensu. Nie ma to wielkiego znaczenia wtedy dla nich, ale dla każdej organizacji, która tam wchodzi, ma. I pytanie do pana Łukasza Chmala. Jako, że było przekazanie czapki prezesa oficjalne, czy jakąś funkcję pan zachowa w LFN-ie? Nie, ja już zajmuję się kolejnymi swoimi interesami i innymi biznesami. Zostawiam LFN w rękach fachowców. Wydaje mi się, że ja jedyne co mogę zrobić, to mogę podpowiedzieć o tym, co działo się w LFN-ie, jak my próbowaliśmy zbudować tą markę i zaistnieć na rynku. Natomiast my zrobiliśmy to, co do nas należało, czyli rozpoczęliśmy tą ciężką drogę. Teraz zostawiamy ją w rękach specjalistów i profesjonalistów w tej branży, więc wydaje mi się, że już moja skromna osoba tutaj nie będzie potrzebna do niczego. Jeśli mogę dopytać, to całkowicie pan wychodzi ze sportu walki, czy to jest ta nowa branża, czy ten biznes? Znaczy tak, ze sportu walki no dalej prowadzę klub sportowy, dalej prowadzę fundację, która organizuje darmowe zajęcia sportowe dzieciakom z wszystkich domów dziecka z terenu miasta Łodzi. Oprócz tego prowadzę jakieś tam inne dwie spółki handlowe i tak naprawdę, czy będę dalej kontynuował branżę sportową, to jest tylko uwarunkowane tym, czy pojawi się na horyzoncie znowu jakiś taki fajny pomysł, jakim było chociażby Ladies Fight Night. Dobrze, jeszcze powrót do Sławomira Duby.
Czy ten pomysł właśnie, żeby potencjalnie robić MMA i K1, bo wiele osób właśnie spekulowało przed tym zakupem, zanim to oficjalnie zostało dzisiaj potwierdzone, że no właśnie zastanawiali się, czy będzie to MMA czy K1, tak w zasadzie jakby takie przecieki mówiły to o tym, że tylko K1, natomiast właśnie dzisiaj usłyszeliśmy, że MMA, czy to był jakiś taki pomysł ostatnich dni? Tak, panie Wojtku, ten pomysł był rozważony już wcześniej od początku, tak, że zachowujemy format, dla mnie najbliższy jest K1 i nigdy tego nie ukrywałem i zawsze to będę podkreślał, dlatego też nie chcę łączyć, ale też jest wiele fajnych zawodniczych, które chcą walczyć i na pewno wypromujemy też żeńskie MMA w Polsce. A powodem, dla którego nie będzie tych hybryd właśnie, co jest powodem? Czy to, że po prostu trzeba mieć klatkę ring w jednym miejscu? Nie, jakby nie chcą państwo organizować MMA w ringu? Tak, nie chcę organizować dokładnie MMA w ringu. I odwrotnie. I też odwrotnie. Chcę to po prostu zrobić tak, jak to powinno wyglądać wtedy. Oczywiście to jest mój pomysł indywidualny tutaj i dlatego też no, chcę to tak zachować w takiej formie, jak powiedziałem. To z ciekawości jeszcze pana Piotra Siekoczyńskiego dopytam właśnie odnośnie tego, co przed chwilą rozmawialiśmy, czyli właśnie, że brak gal hybryd, czyli żeby nie było MMA w ringu i odwrotnie właśnie. Czy wiem, że tak jest za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest gala Bellator, która organizuje takie gale hybrydy, ale mają osobno właśnie i ring, i klatkę w jednym miejscu, bo wynika to z przepisów, że nie może być kickboxingu prawnie, nie jest to uznane jako pojedynek kickbokserski, czy w Polsce jest podobnie? Znaczy, no, w różnych miejscach są różne rozwiązania, tak? Jeżeli chodzi o walki kickboxingu, one prawnie powinny się odbywać według przepisów federacji, tak? Jedyną federacją, znaczy związkiem oficjalnie działającym w Polsce jest Polski Związek Kickboxingu. On ma swoje regulaminy. Bardzo dużo podmiotów robi, znaczy bardzo dużo, część podmiotów robi walki kickboxingu i to jest troszeczkę takie balansowanie na granicy prawa. My staramy się docierać do tych organizatorów i oferujemy im współpracę, a ta współpraca polega tylko i wyłącznie na naszej pomocy organizacyjnej, na obsłudze sędziowskiej, na dawaniu wyszkolonych osób, które mogą panować nad takimi walkami. Walki kickboxingu powinny odbywać się w ringu według regulaminów, natomiast one czasami się odbywają w różnych miejscach, no i my staramy się uświadamiać osoby, które robią takie rzeczy, że w przypadku, a są to sporty kontaktowe, sporty walki, że w przypadku jakichś problemów, no żeby nie doszło do jakichś kontuzji czy innych rzeczy spowodowanych nieprzestrzeganiem pewnych regulaminów, które przez latami się wypracowywały. Myślę, że czy gale są hybrydowe, czy są inne, to w różnych miejscach świata, w różnych federacjach no życie pokazuje i osoby, które to prowadzą, w różny sposób do tego podchodzą. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby gale jednak były jednolite. Czyli jeżeli robimy kickboxing, to robimy kickboxing, a jeżeli robimy MMA, to robimy MMA, czy jakikolwiek inny sport walki. Bo wtedy wydaje mi się, że jest największa szansa zachowania takiego rysu sportowego. Żeby byli dobrzy zawodnicy, żeby kibice wiedzieli, które walki z czego wynikają. Jak na jednej, moim zdaniem, gali, bo też były takie gale, wielokrotnie obserwowałem, że są dwie walki boksu, dwie walki MMA, trzy walki kickboxingu, jeszcze jakieś inne walki. Wydaje mi się troszeczkę trudniej tutaj zachować taką jednolity rys sportowy i kibice troszeczkę nie wiedzą dokładnie, co z czego wynika, że i zbyt mało walk jest w jednej formule i nie ma takiej ciągłości. Ale to jest moje osobiste zdanie, takie gale też gdzieś tam istnieją, mają tam jakąś rację bytu i myślę, że życie weryfikuje to, czy takie, czy inne gale pod względem oglądalności, czy pod względem przebijania się promocji jednak będą. No my chyba idziemy w tym kierunku, żeby był to naprawdę mocny, czysty sport i żeby kibice i wszyscy, którzy się interesują sportami walki, dokładnie wiedzieli, z czego które walki wynikają. To dziękuję. Jeszcze wrócę ostatnim pytaniem do pana Sławomira Duby. Nie wiem, czy to było dzisiaj powiedziane, bo było dużo informacji. Czy był powód podany jakiś, dla którego właśnie ta gala w Gliwicach się nie odbędzie? Bo wiele osób, a mówię, pytam, wiele osób oczywiście gdzieś tam ma swoje informacje zakulisowe, ktoś tam przewiduje, że a to jakieś kłopoty organizacji, a to jakieś inne właśnie. No dzisiaj jakby się to potwierdza, że chyba nie bardzo, bo plany są ambitne. Nie ma kłopotów organizacja, panie Wojtku. Gliwice przełożyliśmy z pewnych względów czysto po prostu ekonomicznych. Chodzi o to, że 21 września ten termin jest dobry, ale nie do końca. Jest dobry na małą halę, ale nie jest dobry na halę typu Gliwice. Ludzie w wakacje po prostu nie kupiliby biletów i byłaby trudność na pewno z wypełnieniem tej hali.
Nie chciałem, mając dobrą opinię wśród kibiców i zawodników, nie chciałem zrobić czegoś, co byłoby niesłuszne i nieeleganckie potem wobec nich, bo zbieranie ludzi na siłę, czy gdzieś tam rozdawanie biletów, to nie jest tędy droga. Więc przekładamy ją na dogodny dla nas termin, który pozwoli nam ją w całości boksingu na tej hali. Obecnie skupiamy się na Częstochowie, która z halą dla nas 2,5 tysiąca jest wystarczającą do sprzedaży. Potem kolejny jest Szczecin, którego miało nie być w tym roku, ale z uwagi na to, że Gliwice zamieniliśmy na inny termin, więc chodzimy na galę szczecińską. Tam na poziomie 7 tysięcy zamierzam tą halę wypełnić. A na którą galę zostanie Marcin Różalski i czy nadal będzie miał Ignaszowa? Tak, pojedynek Ignaszowa z Marcinem pozostaje. Natomiast o tym myślę, że powiem już na konferencji w studiu, tak jak Paweł mi to sugerował, w Częstochowie. Dobrze, dziękuję. I tylko dodam, że z Gliwic do Częstochowy wcale nie jest tak daleko, więc zapraszamy bardzo gorąco wszystkich kibiców ze Śląska, by przenieśli się trochę bliżej centrum i dojechali 29 do Częstochowy, a tam na pewno będą wielkie sportowe emocje. Kolejne pytanie poproszę. Jeszcze raz Tomasz Majewski. Panie Sławku, skoro jesteśmy już przy Marcinie Różalskim i Ignaszowie, jak Marcin przyjął tą wiadomość dotyczącą zmiany terminu i zmiany, powiedzmy, no jakby całej zmiany, tak? To jest jedno pytanie. I na kiedy jest przewidziany ten pojedynek? Czy na Częstochowę, czy jest przewidziany już na Szczecin? Panie Tomku, stara szkoła dziennikarska. Jak Marcin przyjął tą zmianę? Jest tu Artur Ostaszewski, może by powiedzieć się, nie było krzywej miny, nic do mnie nie mówił, nie wiem, Artur może do ciebie coś powiedział, ale do nas nic, nie było złe jakieś tutaj negatywne. Ja tego nie mam na myśli, tylko po prostu kwestia jest przygotowań, tak, no bo gdzieś tam jest, ja z Marcinem jestem w jakimś kontakcie i z tego co wiem, dość ostro zaczął się przygotowywać z początkiem wakacji, więc kwestia, czy powiedzmy będzie musiał bardzo wydłużyć ten cykl, czy troszeczkę krócej. Nie, bardzo niedużo tego cyklu, panie Tomku. Naprawdę. Rozumiem. Pytanie do pana Piotra Siegoczyńskiego od razu, skoro jesteśmy tutaj w kwestii biletowej. Czy państwo zamierzacie jako Polski Związek w końcu zmobilizować kluby na tyle, żeby po prostu jakby to wziąć je do dyscypliny wojskowej? Pan Sławek ma tutaj doświadczenie. I żeby po prostu kluby przyjeżdżały na te gale, mobilizowały swoich kibiców, no bo to jest, można powiedzieć, sól tego sportu. Bez tego się nie ruszy. Tutaj jest, jeszcze sekundkę. Ja tutaj dam za przykład karate, które jest fantastyczne w tym wydaniu. Jakiekolwiek zawody, organizują się autobusy, przyjeżdżają i tak dalej. Czy państwo też zamierzacie, jakby to powiedzieć, wyciągać konsekwencje wobec klubów, które nie wspierają kickboxingu? No, może filozoficznie powiem, że szukamy takich kibiców, którzy dobrowolnie przyjeżdżają na nasze gale, ale faktycznie w tym obszarze również zacieśniamy współpracę. Pierwszym przykładem była gala na Torowarze, gdzie sporo klubów z całej Polski dojechało autokarami, nawet z kilku klubów przyjechało sporo kibiców i była to znaczna część kibiców na gali. To jest też ważne, bo kibic, no, który trenuje kickboxing, jest trochę innym kibicem niż taki, który go pierwszy raz w życiu widzi na oczy. Także to są też osoby, które są zafascynowane tym sportem, inaczej reagują. I tu w tym temacie też będziemy w tej chwili zacieśniali współpracę i na pewno już w Częstochowie na każdej kolejnej gali tu z działem promocji DSF Kickboxing Challenge będziemy współpracować i będziemy się starali, żeby jak najwięcej kibiców z Polski, z klubów, no żeby w ogóle wprowadzić taką kulturę przyjeżdżania na gale i kibicowania swoim zawodnikom. Panie Sławku, jeszcze pytanie, czy w tym turnieju, który się szykuje, który pan dzisiaj zapowiedział, właśnie walka Marcina Różalskiego z Aleksiejem Ignaszowem będzie częścią tego turnieju, czy to będzie osobny superfight? Nie, to jest osobny superfight. To skoro jesteśmy przy turnieju, to chciałbym zapytać, czy turniej, jeżeli chodzi o zawodników z Polski i zagranicy, czy to będzie 4 zawodników zagranicznych, 4 Polaków, czy jak się będą rysować narodowości w tym turnieju? Nie jest to do końca jeszcze ustalone, czy będzie 4 z Polski. Na tą chwilę mamy z Polski bodajże 6 zgłoszeń do wagi ciężkiej, natomiast musimy to sobie przejrzeć. Wraca dyrektor sportowy ze zgrupowania swojego w środę, więc ten temat będziemy omawiali. Nie do końca. Chciałbym, żeby jak najwięcej Polaków wziął w tym udział, bo dla nas zależy głównie na
na polskim K1, tak? Natomiast zagraniczne pojedynki są też ciekawe i ludzie chcą to oglądać za granicą. Na pewno zgłosiło się w tej chwili już 3 Ukraińców, których musimy wybrać jednego, bo z zagranicznych krajów, które się zgłaszają do nas, są też Czechy. Wybieramy tylko po jednym zawodniku. To Polacy mają mieć większe szanse niż zagraniczni, bo dla mnie polski kickboxing ma leżeć na sercu moim, a nie zagraniczny. Czy w stawce tego turnieju znajdzie się też pas wagi ciężkiej? Czy Piotr Romankiewicz jest brany w ogóle pod uwagę, żeby wziął udział w tym turnieju? W stawce tego turnieju jest bardzo duża wygrana, którą otrzymuje najwyższe honorarium. Takiego jeszcze ono nie było w historii. No to ile takim, w takim razie? Zapytajmy. A to pokażemy w Częstochowie też, żeby nie od razu wszystko. Będzie cała walizka z tymi pieniędzmi dowieziona na halę pod eskortu grupy DSF, także będzie bezpieczna i wszystkie informacje Państwu powiemy. Natomiast zwycięzca turnieju będzie walczył z Piotrem Rankiewiczem o pas. Czyli Piotra, rozumiem, nie będzie w samym turnieju. Natomiast co do Polaków, możemy się spodziewać, że to będą najlepsi Polacy, czyli Tomasz Sarara, Michał Turyński, Tomasz Klimiuk brani są pod uwagę? Tak, tak, te nazwiska są brane pod uwagę. Michał Kita też? Michał Kita też. A propos gali w Szczecinie, czy jest planowany powrót Marcina Parchety akurat na tą galę? Obowiązkowo Marcin Parcheta będzie na tej gali. Zdradziłem panu zbyt dużo, ale Marcin akurat z tym zawodnikiem, który mogę powiedzieć, Parcheta. A właśnie, pytanie, czy to Marcin Parcheta jest planowany na walkę K1, czy w formule Muay Thai? Nie, K1. To jeszcze chciałbym zapytać a propos personaliów zawodniczek z Ladies Fight Night. Było tu wspomniane, że kontrakty też przechodzą do DSF-u. Czy będą jakieś zawodniczki, które trafią od razu do DSF-u i w DSF-ie zostaną, czy jest planowane, żeby wszystkie zawodniczki, które są pod pana auspicjami, będą rywalizować i w jednej, i w drugiej organizacji? Będą dwie formy. Jest kilka zawodniczek, dwie albo trzy, tu z Łukaszem rozmawialiśmy, które wejdą od razu do DSF-u. Pozostałe będą miały szansę zawalczenia, ale jak to będzie zorganizowane, na tą chwilę pani odpowiem. Odpowiem na to też w Częstochowie, bo planujemy pewne rozwiązanie bardziej innowacyjne na zasadach, które określi wejścia zawodniczek z Ladies Fight Night do DSF-u. Dziękuję. Z zasady, jeżeli konferencja trwa dłużej niż pół godziny, no to staje tempo trochę, siada, także dosłownie ostatnie 2-3 pytania i będziemy kończyć. To pojedynek mistrzowski, Ruta kontra Jenel, które miało być w Gliwicach. Co z tym pojedynkiem? Ten pojedynek pozostaje oczywiście w Częstochowie. Właśnie, okej. Okay. Tak, on się odbywa. Powiem więcej, to będzie walka wieczoru. Także Kamil, bądź gotowy. Ja też się bardzo cieszę. Panie Sławku, zakładam, że nie macie problemów z trudnymi pytaniami. Właśnie chciałem zapytać się, tam jest na plakacie taki cytat, że dla Kamila Ruty Kamil Jenel nie jest żadnym mistrzem. No, pierwszy raz się spotykam, że ktoś neguje mistrza, powiedzmy w ten sposób. Nie wiem, czy to jest cytat Kamila. Kamil? No, szczerze mówiąc, neguje się też wartość organizacji, czy wartość, powiedzmy, mistrza, tak? No bo generalnie chyba z nim przegrałeś, o ile dobrze pamiętam, więc zastanawiam się, czy idziecie w kierunku takich konfrontacji bezpośrednich. Do tej pory raczej się to, powiedzmy, gdzieś tam obywało i z dużym szacunkiem. No tutaj ten cytat, szczerze mówiąc, to mnie trochę zabolał, bo generalnie w kickboxingu nie spotkałem się, żeby, powiedzmy, takie cytaty zawodnicy wobec siebie rzucali, tym bardziej na plakacie, więc... Kamil jest, Ruta jest Kamil, wolnym, może się odniesiesz. Kamil Ruta jest wolnym człowiekiem, ma prawo do swojej wypowiedzi i w jaki sposób traktuje swojego przeciwnika, to już jest tego sprawa. Nie dochodzi tutaj do jakichś, uważam, wulgaryzmów czy czegoś niewłaściwego. Nie, ja tego nie powiedziałem, panie Sławku, tylko... Tak, no natomiast no, Kamil jest specyficzny, ma swój charakter, jest wyrazisty po prostu. Stąd taka wypowiedź jest inna. Tym bardziej Kamil Jenel nie jest też dłużny, stawia na swoim... Mówi o swoim śląskim tąpnięciu, jest pewny zwycięstwa, więc tutaj jak gdyby zawodnicy się równoważą, ale Kamil Ruta niech się wypowie sam na ten temat, co myśli. Według mnie wszyscy chcemy oglądać widowiskowe walki, które wokół nich jest dodatkowe napięcie stworzone. Co mogę powiedzieć więcej? Tak, owszem, przegrałem z Kamilem, ale wtedy nałożyło się bardzo dużo jakichś negatywnych czynników na mnie. Tak, już tłumaczyłem to w wywiadzie po ostatniej walce wygranej na Torwarze. Dlatego teraz dzięki panowi Sławomirowi Dubie dostałem szansę rewanżu, wykorzystam go i zapraszam 29 września na moją zwycięską walkę. Dobrze, ostatnie dwa pytania. Czy mamy jakieś jeszcze? To jeszcze mam jedną informację, tego Kamil, dla ciebie, że
Lidon też prosił o rewanż z tobą, ale to w późniejszym terminie dostaniesz taką walkę. Dobrze, to ja na koniec jeszcze zapytam się prezesa o zacieśnienie także współpracy pomiędzy DSF-em a Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Tak, na mocy naszego porozumienia z Akademią Wojsk Lądowych w Wrocławiu organizujemy zgrupowanie. W tym roku będzie jedno, w przyszłym roku będzie ich prawdopodobnie dwa lub trzy. Dodatkowo będą też organizowane Mistrzostwa Polskich Służb Mundurowych. I dla ciekawości też zgłaszają się właśnie dziewczyny, które chcą też walczyć, które są w mundurówce. I to będzie także pod jakby auspicjami PZKB? Tak, to jest dokładnie w pełnym porozumieniu i przy współpracy ścisłej z PZKB, który jest jak gdyby inicjatorem tego typu, żeby takie wydarzenie Mistrzostwa Polskich Służb Mundurowych miało miejsce. No dobrze, Szanowni Państwo, my ze swojej strony dziękujemy. Mam nadzieję, że nasyciliśmy Państwa tymi dobrymi informacjami. Wakacje trwają, piękna pogoda za oknem, więc my idziemy, mimo wszystko, że jest taka pogoda, Panie Prezesie, to zabieramy się mocno do pracy, bo ten czas się bardzo kurczy. Przypominam, 1 września Liberator Warszawa, najstarszy przedstawiciel Harley'a Davidsona w Polsce. Tam będziemy od godziny 10 rozpoczyna się impreza i 29 września przenosimy się do Częstochowy. Gala numerowana, gala DSF Kickboxing Challenge 17. To najbliższe wydarzenia. Oczywiście o kolejnych była mowa na dzisiejszej konferencji. Sławomir Duba, Łukasz Chmal, Piotr Siegoczyński, Paweł Słodownik, dziękuję i do zobaczenia już w ringu. Sport, kickboxing rządzi. Do widzenia. Dziękuję Państwu.